problem w tej chwili, z jakim Polska będzie się borykała, niezależnie od tego, co sądzimy na temat expose Witolda Waszczykowskiego i tak dalej, problem polega na tym, że mamy fatalną prasę na świecie. Że w tej chwili ja rozmawiałem w ten weekend z dziennikarzami, którzy tutaj pracują, zagranicznymi. Oni mają zapotrzebowanie ze swoich krajów i ze swoich tytułów tylko i wyłącznie na fatalne historie na temat Polski, które mają w dużej mierze udowadniać tezę, że w Polsce się w tej chwili po prostu rozwija jakiś katolicki nacjonalizm i tak dalej, że bardzo wiele praw człowieka jest łamanych, zwłaszcza praw mniejszości, i to wszystko będzie powodowało i powoduje już, że będzie nam bardzo trudno cokolwiek na arenie międzynarodowej załatwić. To tak wracając do naszych poprzednich rozmów. I niezależnie od tego, co będą mówili nasi ministrowie spraw zagranicznych w swoich wystąpieniach w Sejmie. To jest bardzo wielki problem, przed którym staniemy, i oby się to nie odbiło na kwestiach inwestycyjnych i gospodarczych, bo może się odbić. Już dziś możemy powiedzieć, że w ciągu najbliższych paru miesięcy dojdzie jednak do obniżenia ratingu Polski w innych agencjach, a jeśli nie obniżenia, to w każdym razie wskazania, że kierunek, w jakim idziemy, nie jest kierunkiem pozytywnym. To wszystko odbije się na oprocentowaniu polskich papierów dłużnych. Będziemy płacili za to znacznie więcej, wykupując nasze papiery dłużne. To się odbije prawdopodobnie również na kursie naszego złotego, co będzie miało określone implikacje dla wszystkich obywateli, eksporterów, importerów i tak dalej, dla naszej gospodarki, i to będzie bardzo, bardzo wielki problem. W związku z powyższym my sobie możemy tutaj gadać, co chcemy, ale znaleźliśmy się w sytuacji naprawdę bardzo trudnej.